Star Citizen. Space opera, w której możesz być kim chcesz. W której to ty jesteś kowalem własnego losu. Możesz zostać łowcą nagród, piratem. Możesz być górnikiem, czy też handlarzem. Możesz pomagać w badaniach naukowych. Możesz rozwozić paczki, zostać kurierem. To od ciebie zależy, jaką ścieżkę kariery wybierzesz. I faktycznie tak w Star Citizenie jest. Tylko czy da się już w niego grać? Cześć, witajcie z tej strony Grid. Dzisiaj postaram się odpowiedzieć na pytanie, czy już warto zagrać w Star Citizena. W zasadzie nie tyle odpowiedzieć na to pytanie, co przedstawić wam swoje doświadczenia z tą grą. I na podstawie tego mam nadzieję, że będziecie mogli wyciągnąć sami wnioski, czy chcecie już zaryzykować przygodę w kosmosie, czy może jednak wolicie jeszcze troszeczkę poczekać. Ale nim zaczniemy, serdeczne podziękowania dla Artura Zaręby, który jest wspierającym już od 5 miesięcy, a także Chworiego, który dołączył kilka dni temu. Dzięki, chłopaki. Na początek, jak w ogóle zacząć przygodę ze Star Citizenem, jak tutaj się zorientować troszeczkę w temacie. Także sprawa jest dosyć prosta. Wchodzicie na stronę Robert Space Industries. Jak widzicie, wystarczy wpisać Star Citizen. Pierwszy wynik, jaki wyskakuje, jest to właśnie strona, na którą chcemy wejść. Kiedy się tutaj znajdziemy, musimy założyć sobie konto. I teraz tak, jeśli chodzi o samo konto, słuchajcie, nawet jeżeli nie myślicie jeszcze o rozpoczęciu przygody ze Star Citizenem, jeżeli macie zamiar kiedyś zagrać, ale jeszcze uważacie, że jego stan techniczny was odrzuca, to i tak uważam, że warto konto sobie założyć. Możecie zaklepać sobie nika, którego już wam nikt nie zabierze, nie? To nie obliguje was do niczego. Po założeniu konta, jeżeli już jesteście oczywiście zdecydowani na grę, musicie kupić jeden z pakietów startowych. Po wejściu na tą stronę powinny się wam wyświetlić dwa podstawowe, czyli Aurora i Mustang. Aczkolwiek tych pakietów jest znacznie więcej. Jeżeli naprawdę kichacie pieniędzmi i wam na nich nie zależy, możecie wybrać też coś z droższej oferty. Jak widzicie, aż do $1300. Ale tak naprawdę większość ludzi zaczyna Aurorą. Czemu Aurorą, a nie Mustangiem? Aurora ma tą przewagę nad Mustangiem, że posiada fizyczną przestrzeń na statku, po której się możemy poruszać. Co za tym idzie, pozwala nam robić więcej misji startowych, które Mustangiem no niestety by były problematyczne. Także, jeżeli chcecie zacząć Aurora, jeżeli chcecie zacząć z przytupem, no cóż, możecie, ale osobiście uważam, że nie warto, ponieważ spokojnie te statki możecie później zdobyć w grze. Choć i tutaj niestety jest mały problem. No ale przejdźmy może do samej gry. Graficznie, słuchajcie, prezentuje się to dość zacnie. Ja jestem tutaj akurat niestety na zapyziałej stacji kosmicznej w jakimś górniczym mieście, dlatego kolorystyka jest jaka jest. Zrobiłem błąd, po prostu rozpocząłem grę nie w tym mieście, co powinienem. Oczywiście nie ma to większego wpływu, ponieważ spokojnie mogę się tutaj rozwijać, mogę tutaj zarabiać. Nie jest to jakiś problem, ale nie jest to najlepsza też lokacja startowa. Są znacznie lepsze, z których warto by było skorzystać, chociażby miasto w chmurach. No ale gram na tym, co mam.
I wspomniałem, że próg wejścia w Star Citizena jest bardzo wysoki w swoim poprzednim materiale. I faktycznie, słuchajcie, tak jest. Weźmy sobie pod uwagę już chociażby klawiszologię. Praktycznie każdy klawisz za coś odpowiada, nie? Macie z lewym altem, macie z prawym altem, z shiftem, z CTRL-em kombinację, no jest tego naprawdę od cholery. Mimo wszystko muszę przyznać, że da się to w miarę szybko ogarnąć, co mnie zaskoczyło. Myślałem, że będę miał tutaj znacznie więcej z tym problemów. Może osoba, która nigdy w życiu nie miała styczności z podobnymi tytułami, będzie się gubić i tutaj niejednokrotnie może będzie chciała wyjść, bo ją to troszeczkę przytłoczy, ale mimo wszystko jest to zrobione rozsądnie. Dodatkowo, jak widzicie, w prawym dolnym rogu mamy podpowiadajki mniej więcej, co teraz możemy zrobić w danej sytuacji, jaki klawisz by nam się przydał, chociaż nie wszystkie, nie? Jeżeli chodzi o samą grę, po ostatnich wolnych lotach, po ostatnich patchach, które weszły do niej, jest mały problem z serwerami. Są one dość niestabilne i faktycznie kilka razy zdarzyło się, że płynnie rozłączyło z serwerem. Nawet nie tyle wykopało grę, bo serwer się restartował i dał radę się zrestartować. Ja w tej grze pozostałem, niestety misja, którą rozpocząłem, została przerwana, co się no niestety negatywnie też odbiło na mojej reputacji, nie? A popatrzcie, widoczki naprawdę zacne, nie? Najlepsze jest to, że tak naprawdę wszędzie tam, gdzie widzicie, gdzie teraz pokazuję, możecie też polecieć statkiem. W sumie nawet gdzieś w tym miejscu, tutaj chyba są lądowiska, więc spokojnie będziecie mogli stamtąd wystartować. Ale wracając do samych technikali. Czy jest to uciążliwe? No tak, jest to uciążliwe. Ale tutaj akurat powiedzenie, że im dalej w las, tym więcej drzew, nie za bardzo się sprawdza, ponieważ mam dziwne wrażenie, mogę się oczywiście mylić, ale mam wrażenie, że im dłużej w tą grę grałem, tym tych błędów jakby występowało mniej. Może po prostu miałem farta, no też ciężko powiedzieć, nie? Ale faktycznie problemów z serwerem jakby było mniej. Czasami, jak widzicie, tutaj przed chwilą też mieliśmy jakieś lagi na serwerze się zdarzą. To akurat zdarza się występować. Kurczę, no nie chciałbym użyć słowa często, bo wprowadziłbym was tu w błąd, ale występuje. Na szczęście nie jest to jakoś specjalnie uciążliwe. Na przykład sytuacja, teraz to działa idealnie, nie? Ale czasami jest tak, że stoimy przed drzwiami, klikamy, żeby się otworzyły, one się nie otwierają, nie? Nagle po chwili się okazuje, że się otworzą, czy tam nie możemy wstać z kokpitu naszego statku. Gra ma tych błędów trochę, no niestety ma i musimy się z tym liczyć. Chociaż chyba nie tak dużo jak Starfield na początku. Wydaje mi się, że jest to łagodniejsze. Pamiętacie, wspomniałem wam o problemie z plecakiem, że źle się wyświetla, nie? Tylko że tak naprawdę był to mój błąd.
Widzicie, po prostu kamera jest ustawiona na tyle daleko, to nie jest jakby osobne menu, tylko faktycznie wyświetla naszą postać. Jeżeli stoimy przed czymś, to po prostu nas zasłania, nie? Trochę mi zajęło, nim to ogarnąłem, ale faktycznie tak jest. Co do irytujących rzeczy, no zdarzyło mi się kiedyś, że zabił mnie pociąg. Tak. I to mnie wkurzyło. To mnie naprawdę wkurzyło. Mimo wszystko był to mój błąd, ponieważ mamy jak byk na ostrzeżenie co jakiś czas na stacji, że żeby nie stać zbyt blisko torów. I tak też ja się nie posłuchałem i się skończyło jak skończyło. Co prawda, szczęście w nieszczęściu, nie straciłem sprzętu. Nie wiem, na jakiej zasadzie to jest. Czy w taki sposób, że jeżeli na stacji zginę, to tego sprzętu nie tracę, czy jak. Ponieważ musicie wiedzieć, że jeżeli zginiecie na planecie, rozbijecie się statkiem, cokolwiek innego, no to niestety całe wyposażenie, jakie macie ze sobą, tracicie. Budzicie się w szpitalu, w samych majtkach. X ciągle nie działa. Aczkolwiek jest tutaj mimo wszystko nadzieja, ponieważ możecie polecieć na miejsce katastrofy i odzyskać te fanty, o ile oczywiście nikt prędzej ich wam nie zajumał, nie? Bo i tak może się zdarzyć. Cywile zachowują się dość durnie. Durnie, dziwnie. Nie zawsze, ale no zdarza im się, nie? Zdecydowanie zdarza się, że odwalają jakieś dziwne akcje. O, tu mamy jednego z fellow travelerów. Czekajcie, ja się może odsunę i zobaczymy, czy stanie się to, co się dzieje zazwyczaj, kiedy pociąg rusza. O, widzieliście? Taki mały glitch. Wydaje mi się, że właśnie to przez niego też zginąłem. Chociaż faktycznie tutaj ktoś położył jakiś przedmiot. Ja sęp zbieracz próbowałem go podnieść i oglądałem, co jest. Akurat zajechał pociąg i mnie zgarnął, nie? Więc mówię, tutaj biorę winę na klatę i zdecydowanie no, ja tutaj zawiniłem. Fajny jest stoper, nie? Który tutaj wyświetla nam czas do przybycia kolejnego pociągu. I teraz tak, wspomniałem o tym, że tracicie sprzęt, nie? Ale powiecie, co ze statkiem, nie? W takiej sytuacji. Statki na szczęście mamy ubezpieczone i jeżeli uda nam się rozbić, stracić w jakiś sposób nasz statek, możemy go odzyskać. Właśnie jedziemy do portu kosmicznego, więc pokażę wam mniej więcej, gdzie to zrobić, jak to zrobić. A póki jedziemy, to może tutaj wspomnę, no bo jak już mówiłem, wybrałem miasto przemysłowe jako swoją siedzibę startową, co jest drobnym błędem, no ale już jakoś to przeżyję. Przy następnym wipe'ie to naprawię. Możemy w klinice, którą mijaliśmy, jak byliśmy tutaj na pociąg, na metro, zarejestrować swój punkt jakby przywołania, czyli jeżeli dadniemy, to będziemy się właśnie spawnować w miejscu, w którym ten punkt mamy zarejestrowany. I faktycznie warto gdzieś sobie polecieć na stację kosmiczną, na orbitę i tam to zrobić, ponieważ znacznie łatwiejsze są starty, lądowania, dzięki czemu zaoszczędzicie sobie trochę nerwów. I teraz tak, jeżeli by się wam zdarzyło, że
swój statek rozwalicie. O, najgorzej, zabrali mi. Pamiętacie, w poprzednim materiale się dziwiłem, skąd mam drugi statek. Chyba go dostałem, jak były wolne loty, żeby sobie podejrzeć, jak się lata nim. Żałuję, fajny był. A teraz zostałem tylko ze startową Aurorą. Po prostu odbieracie go. Gdyby ten statek był rozwalony, ubezpieczenie pokrywa koszty i musimy poczekać tam chyba 4 minuty jest czasu oczekiwania, żeby odzyskać zniszczony statek. Jeżeli mamy kasę i chcemy ją wydać, możemy ten czas przyspieszyć, to tam kosztuje 2-3 tysiące kredytów i wtedy ten statek dostajemy natychmiast. Druga sprawa, słuchajcie. Mówiłem, że można kupić statki w grze i faktycznie się da, a żeby było ciekawiej, nie są one jakoś bardzo drogie. Come on in. Don't be shy. We're all family here. Jak widzicie, 570 tysięcy, tutaj nasz startowy statek, bo właśnie takim statkiem będziemy podróżować, kosztuje 700 niecałe, coś większego już nadającego się do górnictwa, tutaj ma zamontowany na przodzie laser górniczy, jeżeli się nie mylę. Trzy miliony i nie jest to kwota tak naprawdę jakoś bardzo duża. Trzy bańki jesteście w stanie zarobić. Myślę, że w tydzień, może dwa. Jeżeli oczywiście dobrze przysiągniecie do gierki, dobrze to rozegracie, nie? No. Nie wiem, o co chodzi, nie? Ale już zauważyłem, że nawet Starfield tutaj papuguje od Star Citizena jego najlepsze zagrywki. Tak, no takim kwiatkom no niestety musicie do takich kwiatków się przyzwyczaić. Zdarzają się one dość często. Ale nie są uciążliwe, nie? Nie przeszkadzają w grze. W przeciwieństwie niestety, no właśnie do jakichś lagów serwera, rozłączeń serwera i tak dalej, które wciąż mają miejsce. Z drugiej strony, no, która gra sieciowa ich nie ma, nie? Tutaj, no niestety, tak jak wspomniałem na początku, po ostatnim patchu, po ostatnich wolnych lotach, dość mocno podskoczyła ta niestabilność serwera i zdarzają się lagi. Chociaż o dziwo powiem wam, że tak jak mówię, im dłużej gram, tym wydaje mi się, że rzadziej. O tym wspominałem na początku. Tutaj ta mała przestrzeń, którą mamy, pozwala nam łóżko, też bardzo ważna sprawa na start, pozwala nam przewozić paczki, tak żeby robić misje kurierskie. Jeśli chodzi zaś o same misje, w ogóle słuchajcie, bardzo myślę, że tutaj zadowoleni będą ludzie, którzy lubią dość mocno wczuwać się w rolę, ponieważ faktycznie tutaj wszystko robimy, żadnej szybkiej podróży, żadnych cudów wianek. Otwieramy drzwi, wchodzimy do kokpitu, zamykamy je. Kiedyś mi się zdarzyło chyba polecieć z otwartymi drzwiami, co się nie skończyło najlepiej. Wsiadamy, uruchamiamy odpowiednim klawiszem systemy statku, innym klawiszem uruchamiamy silniki. Co ciekawe, możecie też robić to przy pomocy przycisku tak naprawdę na konsoli.
Możecie otwierać, zamykać drzwi, włączać, wyłączać silniki. Zasilanie. Powiem wam, generalnie jest tu bardzo dużo takich detali, które mnie urzekły. W prawym rogu, przy wysokomierzu, tutaj strzałką na środku ekranu staram się to wskazać, niestety nie mogę. Poczekajcie, przecież mogę. Wystarczy, że zrobimy to w ten sposób. Tutaj, w tym miejscu mamy przeciążenie. Wierzcie lub nie, ale zdarzyło mi się, że przy zbyt mocnych skrętach, zbyt dużych akrobacjach ekran zaczął mi się robić czerwony, później czarny i zemdlałem, nie? Mówię, są to pierdoły, ale są to pierdoły, które mnie urzekły, które naprawdę robią tutaj robotę. Tak samo, jeśli chodzi o systemy statku. Dowolnie możemy manipulować. Dać maksimum na uzbrojenie, silniki, czy też tarcze. Ewentualnie wyzerować uzbrojenie, dać maksa lub mniej więcej to wyrównać. Bardzo dużo rzeczy. Ale na początku przecież powiedziałem, że możesz zostać kim zechcesz, nie? I faktycznie możesz. W ogóle Moby Glass, nie? Moby Glass uważam, że jest zrobiony genialnie. Moby Glass, no, jest to urządzenie, w którym zarządzamy tak naprawdę wszystkim. Taki PDA czy laptop. I tak, zaczynając od zdrowia. Wszystkie dane, powiem wam, że nawet jak w momencie, kiedy byłem ranny, te rany były tutaj pokazane, było pokazane, co mi jest. Tutaj mamy wszelkie dane z planety, jakby ze środowiska, także ilość tlenów w naszym kombinezonie. Wspominałem o tym, że bardzo mi tego brakowało, nie? W Starfieldzie. Oczywiście komsy, kontrakty, to o czym mówiłem. Możesz być kim chcesz. Dochodzenie. Missing person. Bardzo mi się podobają te misje z tego względu, że wybieram misje, w których nasz cel zaginął gdzieś w jakiejś jaskini. Zazwyczaj w tych jaskiniach są minerały, które możemy wydobywać, także przy okazji trochę w górnika się bawię. Oczywiście najpierw wykonuję tą misję, w razie czego jakby coś się popieprzyło, no to przynajmniej misję mam wykonaną, mam za nią kasę, nie? Później zwiedzam jaskinie, wybijam ewentualne zwierzaki, przeciwników, ponieważ niektóre jaskinie są zamieszkane i wtedy bawię się w górnictwo. Z górnictwa mam dodatkowy dochód, także z 8 tysięcy robi się mniej więcej 20 tysięcy, powiedzmy, za misję, co już jest dość zacną kwotą, nie? Salwacz. Możemy złomować statki. No tutaj akurat kupujemy możliwość złomowania statków, nie dostajemy tych pieniędzy, no ale za tysiaka możemy zarobić znacznie więcej. Są to misje czasowe, gdzie no, musimy się w miarę śpieszyć i nie popełnić błędu, nie? Ponieważ nie dość, że stracimy tysiaka za okazję do złomowania konkretnego statku, to jeszcze stracimy dochód z niego. Misje delivery, misje, które tak naprawdę, na których zaczynałem. Czyli bardzo proste, lecisz na konkretne miejsce, odbierasz paczkę, zanosisz tą paczkę do swojego statku, lecisz do miejsca, w którym do którego musisz dostarczyć tą paczkę, bierzesz paczuchę i umieszczasz ją w paczkomacie.
Bardzo dobre misje na start, tak samo jak Investigation. Z tą różnicą, że Delivery tak naprawdę wystarczy ci, wystarczy wam sam kombinezon i hełm. Nie musicie kupować zbroi. Jeśli chodzi zaś o Investigation, co mówiłem, właśnie, że należy odnaleźć jakiś tam konkretnych łebków w konkretnych miejscach. Już jak najbardziej armor, przynajmniej średni, by się przydał. Do tego jakieś uzbrojenie. Plus oczywiście plecak, do którego wrzucimy urobek. No i multitool, którym będziemy kopać, nie? Najemnicy. Tutaj jest dość sporo misji, które tak naprawdę polegają na ubiciu. Są one bardzo zbliżone do Bounty Hunter, z tego co widzę. Dodatkowo no, ich poziom trudności jest wyższy niż na przykład Salvage, a zarobek niższy, więc w te misje póki co się nie bawiłem. Bounty Hunter, no musimy najpierw wykupić oczywiście pozwolenie, później wykonać proces certyfikacji, czyli tutaj w tym wypadku jakąś lub jakiegoś Jun Boen wyśledzić i ubić. Później będziemy mogli spokojnie już działać. Research jest to kolejna misja, którą dość warto wziąć na start. W początkowych misjach, które no, jakby nie patrzeć, 10 tysięcy, więc nie najgorzej płatne są, mamy w sumie do zrobienia tylko polecieć, odebrać jakby sondę, polecieć na odpowiednie miejsce w przestrzeni kosmicznej, tą sondę umieścić, aktywować, misja zaliczona. Maintenance nie robiłem, więc tutaj no, ciężko mi się wypowiedzieć. Widzę, że po prostu chodzi o to, żeby usunąć maintenance, czyli będzie coś w stylu służb porządkowych w sensie usuwania śmieci. Widzę. Priority nie robiłem. Wydaje mi się, że to jeszcze nie do końca jest na moje zdolności, jeśli chodzi o tą grę. I tak jak mówiłem, mamy wyścigi. Musimy oczywiście zapłacić wpisowe. Później w przypadku zwycięstwa możemy też zgarnąć troszeczkę kasy. No i poszukiwania. Także jeśli chodzi o ilość misji, naprawdę jest tutaj co robić, nawet na samym początku, kiedy zaczynacie. Jeśli chodzi o same mapy, z początku jest to troszeczkę przytłaczające. Ja jestem w Hurston, tych systemów oczywiście jest znacznie więcej. Ja tutaj utknąłem. W sumie nie utknąłem, bo możemy zmienić jak najbardziej system. No ale na chwilę obecną staram się dorobić tutaj, ponieważ jest tu dużo jaskiń, na których mogę wydobywać konkretne minerały. Jest od cholery points of interest. I czasami faktycznie jest to dość problematyczne. Na szczęście mamy tutaj komputer pokładowy, który nam dość dobrze sobie radzi z wyliczaniem trasy. Jeżeli bym chciał lecieć, teraz wystarczy, że po prostu wystartuję, zbiję się na odpowiednią wysokość i możemy zapitalać, nie? Włączamy napęd quantum, czy kwantowy, w sumie chyba tak kwantowy będzie po naszemu, nie? I możemy lecieć. Może nawet sobie weźmiemy jakąś misję i spróbujemy odpalić, ale to później. Weźmy, skancelujmy, bo nie chcemy tam lecieć.
Oczywiście jakiś tam żurnal, jakieś tam podstawowe informacje. Miejsca, w których zostawiliśmy graty, dość przydatne, powiem wam, bo kiedyś zapomniałem na statek załadować itemków i musiałem ich szukać. Nie? Reputacja. Ja tutaj mam kilka przesyłek, tylko dowiozłem, dlatego jeśli chodzi o reputację, na razie nie jest jakoś najlepiej. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie się to zmieni, ponieważ osobiście tej grze daję kredyt zaufania, duży kredyt zaufania ze względu na to, co się dzieje, ale jednak naprawdę gra się zajebiście. Opcje na lądowisku. Żeby je uruchomić, musimy siedzieć w fotelu pilota. Musimy oczywiście tankować paliwo do silnika kwantowego, jak i hydrogen do naszego silnika zwykłego. Dobra, weźmy sobie taką przykładową misję, nie wiem. Może wybierzemy sobie... Przepraszam was. Jakieś proste delivery. Właśnie w Investigation. W Investigation często jest tak, że jest problem z bezpośrednim lotem do jaskini, ponieważ jest ona gdzieś tam... Nie może jej komputer pokładowy namierzyć. Dlatego wtedy najlepiej po prostu lecieć do najbliższego punktu, jaki jest koło tej jaskini i z tamtego punktu już ręcznie, nie, polecieć. Weźmy sobie zwykłe delivery. I na początek nie bierzcie tych misji, gdzie jest tyle paczek. Ponieważ będziecie, nie wiem, na trzeciej, na czwartej przesyłce okaże się, że serwer się wypierdzieli i no po frytach jest, nie? Zacznijcie sobie spokojnie od pojedynczych paczek. Fakt faktem, ten pieniądz nie jest duży. Tutaj mamy też odzyskanie. Powiem wam, że misja odzyskania, kiedyś poleciałem skuszony zarobkiem i lekko się zdziwiłem, jak się okazało, że tam piraci rozbili statek i musiałem z nimi walczyć, a nie miałem broni. Nie? To było kurde karkołomne. No ale dobra, weźmy sobie, nie wiem, jakąś tam, obojętnie jaką, pierwszą lepszą misję. Zaakceptujmy ją. Jak widzicie, mamy zaakceptowanych, odebrać paseczkę, odebrać paczuchę, także od razu możemy sobie przejść na mapę. Dosyć daleko. Cel jest niemożliwy do namierzenia na tą chwilę, ale nic, to ogarniemy temat. Mam nadzieję, że nie będzie żadnego błędu, nie, w trakcie misji, bo i tak mi się zdarzało, chociaż to było przed patchem, więc nie wiem, jak jest teraz. No to oczywiście musimy prosić o pozwolenie na start. Kiedy takowe otrzymamy, jak widzicie, się otwiera nad nami silos, czy jak to nazwać. Możemy sobie przełączyć nawet na widok z zewnątrz i spacją startujemy. Żebyście nie zrozumieli, ja mówię tutaj wszystko, co robię i tak dalej. O, ktoś startował też. Ale nie jest to, broń Boże, żaden poradnik, nie? Teraz N-kom chowamy podwozie. Podwozie schowane.
więc możemy się stąd wynosić. I tak jak mówiłem, słuchajcie, naprawdę możecie po tym całym mieście latać. Co prawda są tereny zastrzeżone, do których nie możemy się zbliżać i lepiej tego nie robić. Żeby uruchomić napęd Quantum, musimy odpowiednio wysoko się wznieść, także przynajmniej wylecieć z atmosfery, mam wrażenie. Nie wiem dokładnie. No ale to wyjdzie w praniu, nie? Poczekajcie, dam radę. Chciałbym wam tutaj pokazać, jak jest z przeciążeniami, ale chyba w tym statku może być problem. Jest zbyt wolny. Do 4G dochodzę, czyli niezbyt dużo, w porządku. Może jeszcze wkleję wam po prostu z innego materiału, który mam nagrany. Nie ma problemu. Teraz tak naprawdę mamy... Używamy silników jakby do walki, którymi prowadzimy pojedynki, tak? Klawiszem B możemy przełączyć też na silniki do podróży, tylko pamiętajcie, że silnik do podróży wyłącza nasze tarcze, nie? Damy radę, namierzy. Nie namierzy niestety, ale to nic, zawsze możemy sobie zrobić jakby dwa skoki. Namierzamy, lewym przyciskiem odpalamy napęd kwantowy. Wygląda to całkiem fajnie, powiem wam. Pierdołka, ale zacna, nie? W lewym dolnym rogu pojawiło mi się kropelki, które oznaczają, że trochę słabo u mnie. To znaczy słabo, no jeszcze nie jest źle, mam ponad 90%, więc się zbytnio nie martwię. Weźmy, wyłączmy napęd i spróbujmy teraz skoczyć. Powinno się tym razem udać. Albo i nie. Tak, trochę daleko, nie? Sobie zaleciałem. Zaszalałem troszeczkę, weźmy się cofnijmy. Ale to nie jest pierwszy raz, nie? Kiedy się tak zdarza, że chcę coś wam pokazać, nie? I się odpierdziela jakiś dziwny numer. Tak było właśnie, jak chciałem wam pokazać miasto i... Słuchajcie... przerzuciłem się właśnie na widok spoza kokpitu. Wleciałem w strefę zastrzeżoną, nie? I nie mogłem, kurde. I nie mogłem zareagować odpowiednio wcześniej i po prostu mnie ściągnęli, nie? Na szczęście nie straciłem wtedy żadnych przedmiotów ani nic takiego.
No, tylko musiałem poczekać, żeby statek odzyskać, nie? Musieliśmy trochę naokoło powędrować, jak widzieliście, ale spokojnie. W końcu z drobnymi bólami się udało. A teraz wystarczy, że wykonamy kolejny skok już do miejsca docelowego, jakby lot w atmosferze. To już nie jest lot między planetami, tylko w atmosferze przyspieszony. Żebyśmy nie musieli jakoś zbyt długo nad planetą sobie tutaj wędrować, nie? Czekajcie, przełączę się z powrotem na kokpit, ponieważ zaraz pierdykniemy w coś. No i mamy do celu tam 20 km. Zazwyczaj te podróże są prostsze. Tutaj nie wiem dlaczego, pewnie było to spowodowane tym. Weźmy sobie, zmieńmy silnik, żeby włączyć tarczę. Nie wiadomo, kto nas tam spotka i co nas tam czeka, nie? Zazwyczaj te podróże są łatwiejsze. Po prostu zaznaczacie punkt i ten skok wykonujecie jeden. No tutaj coś się stało, że musiałem lecieć naokoło, nie? Być może po prostu coś tam faktycznie stało na naszej drodze i nie mogliśmy bezpośrednio skoczyć. A ja zamiast tego, że wykonać jakby podwójny skok, to po prostu starałem się jednym rzutem polecieć, nie? Co było błędem. Ale pomimo tej drobnej niedogodności, jak widzicie, też się udało. Chciałem powiedzieć, że przy 9 km żebyście zmniejszyli prędkość. Ja tu widzę, że już zszedłem na 4, kurde, i cwaniakuje. Kiedyś na planecie było ciemno jak cholerka i się kierowałem wysokościomierzem, tylko że on podaje wysokość do poziomu morza, więc pięknie pierdyknąłem, nie, o glebę, rozwalając statek i siebie przy okazji. Możecie się wspierać tabem, pingując skanerem, co mniej więcej da wam zarys samej planety. Ewentualnie jak się przerzucicie na widok zza statku, jest ciut jaśniej, co też może wam pomóc w nawigacji. Widzę, że tutaj mamy statek jakiegoś innego kolegi. Mam nadzieję, że nie spuści nam łomotu. Możemy też wysunąć już sobie podwozie, dzięki czemu jeszcze bardziej zwolnimy. Nie będziemy w stanie lecieć szybciej niż 30 jednostek metrów na sekundę, jeżeli się nie mylę tutaj. Ale i tak do lądowania jednak radziłbym podchodzić delikatniej. Przynajmniej w początkowej fazie, kiedy jeszcze nie do końca macie ogarnięte. Kiedy jesteście nad lądowiskiem, możecie się wesprzeć widokiem z zewnątrz i CTRL-em sadzacie statek na lądowisku. Landing complete.
Wyłączam silniki, ale nie wyłączam tutaj układów, żeby statek miał tarczę, chociaż i tak raczej bez mojej tutaj obecności nie przeżyje, ale może akurat się uda. Y-kiem wstaniemy. Wstajemy, nie wstaniemy. Otwieramy drzwi na zewnątrz. I teraz, jeśli chodzi o paczki, paczucha jest tam, nie? Ale za każdym razem, kiedy wylądujemy na takim posterunku, warto jest zwiedzić wszystkie miejsca. Mówiłem wam tutaj o wolnym poruszaniu się, co odkryłem przez przypadek. Kółkiem myszy możemy zwolnić lub przyspieszyć tutaj naszego protagonista, dzięki czemu będzie poruszał się szybciej, czyli przejdzie z marszu do marszobiegu, czy też później biegu, nie? I sprawdzamy. No niestety w tym pomieszczeniu żadnych fantów ciekawych nie ma. Czemu wam w ogóle tutaj pokazuję cały gameplay? Jest to chyba najprostszy sposób, żeby pokazać wam grę, nie? Żebyście mogli zobaczyć, czy faktycznie to jest grywalne, czy chcecie spróbować. Tam jest jakiś budynek, czy tylko kontener i lądowiska? Jest budynek. Budynek z paczką zostawiam sobie na koniec. Tak, wiem, mówiłem, że punkty misji robić na początku, no ale tutaj i tak, nawet jeżeli byśmy wzięli tą paczkę, no to tak naprawdę misja wciąż by trwała, ponieważ musimy ją dostarczyć w odpowiednie miejsce, więc w tym wypadku akurat nie ma różnicy, czy zaczniecie. Tutaj też nie ma fantów. Coś mnie dzisiaj nie lubią. Albo ten koleś ze statku, który tam zaparkowany obok stoi, wszystko zajumał, nie? Spójrzcie, ja tutaj nie mam najwyższych ustawień graficznych ustawionych. A mimo wszystko uważam, że to wygląda już naprawdę zacnie. Właśnie, co do samych ustawień gry, słuchajcie, gra niestety na chwilę obecną jeszcze bardzo słabo korzysta z kart graficznych. Raczej obciąża sam procesor, a nie karty, nie? Co no jest średnim rozwiązaniem, ale słyszałem, że ma się to zmienić, więc przy następnym patchu już, nie? Zapomniałem dodać. No powiem wam, że takiego posterunku to jeszcze nie trafiłem, żeby niczego na nim nie było, nie? Nawet nie chodzi o to, że niczego, ale nawet kontenera żadnego tutaj nie ma, co jest dla mnie dość zaskakujące. Jak widzicie, gra działa w miarę płynnie, jest ok. Odpukać, na razie nic się nie wypierdzieliło. W tamtym budynku byliśmy, został nam tylko budynek z paczką. Ale możemy sobie spróbować obejrzeć statek naszego kolegi, zobaczymy, może zostawił. A nie, widzę, że jest zamknięty, no trudno. Same statki, no jest mistrzostwo świata, nie? Wyglądają zacnie. Właśnie, co do statków, ponieważ mówiłem, że możemy zakupić statki w grze i faktycznie to jest prawda, jak najbardziej możemy. Problem jest taki, że jeżeli
będzie wipe, nie? Co jakiś czas są jednak te wipe'y, kiedy no resetują jakby całą galaktykę. Statki zakupione w grze. Nie mówię o tych statkach, które kupiliście za prawdziwą gotówkę, tylko mówię o tych statkach, które kupiliście tu w grze. Mogą wam zniknąć. Jest to no pewna niedogodność, nie? Ale no wiadomo, te wipy też nie są każdego dnia, więc nie są co miesiąc czy co tydzień. Aha, widzieliście? Ktoś tu był przed nami, wszystkie skrzynie potwierał, ponieważ się jej właśnie znikło. Menda jakaś. No trudno. Weźmy paczuchę. Zwolnijmy trochę, żeby się nie wypierdzielić z nią. Kurde, tak patrzę, że to będzie długi film. Nie wiem, czy będę miał nawet tutaj co wyciąć, bo mówię, chcę wam jak najdokładniej pokazać, jak to działa. A jeszcze przecież muszę powklejać z górnictwa, nie? Elementy. O, możecie sobie oczywiście też swoją postać od zaplecza pooglądać. Problem z tym statkiem jest taki, że nie zawsze chłop chce wchodzić na drabinkę, jak widzicie, nie? Dlatego ja po prostu wskakuję jakby do statku. No i teraz musimy tą paczuchę położyć. Zamykamy drzwi, paczka sobie leży średnio bezpiecznie, ale leży. No, są tutaj drobne problemy, jeśli chodzi o kolizję przedmiotów, ale do wytrzymania, nie? Dlatego też mówiłem, że jest potrzebny właśnie statek, w którym będziecie mieli miejsce, nie? Gdzie tą paczkę położyć. W myśliwcu tej misji nie zrobicie. Jak widzicie, się pojawiły dwa markery, ale to dlatego, że po prostu upuściłem paczkę. Jeden marker wskazuje paczkę, a drugi marker wskazuje punkt docelowy, gdzie mamy dostarczyć. O, i zazwyczaj tak to działa. Zaznaczacie, komputer wylicza trasę. Tutaj już nie musicie prosić o pozwolenie na start, wiadomo, nie ma kontroli lotów, więc nie ma problemu. Chowamy podwozie. No i grzejemy w górę, nie? Żeby wykorzystać silnik kwantowy. Pamiętajcie, żeby też podnieść szybkość, no bo 10 metrów na sekundę, no to trochę długo by to trwało. Wkurza mnie to właśnie, że ktoś był przed nami i pozabierał te paczki. Ja liczyłem na to, że trochę się nawodnimy. No cóż. Nie udało się, ale to nic. Namierzamy punkt, w którym musimy naszą paczuchę zostawić i ponownie lewy przycisk myszy uruchamiamy Quantum Drive. Jeśli chodzi właśnie o komputer pokładowy, o namierzanie celów, o
dolecenie do celu. Uważam, że działa to całkiem zacnie. Nie zdarzyło mi się, żeby komputer, autopilot rozwalił mnie, nie? W jakikolwiek sposób zagroził mi, czy integralności statku. Oczywiście macie też tutaj walki naziemne, macie tutaj też walki w kosmosie. To wszystko jak najbardziej tutaj występuje. To jest taka podstawowa misja na start, dzięki której zapoznacie się z kontrolą podczas lotów, w której zapoznacie się, jak startować, jak lądować. A przy okazji zarobicie trochę hajsu i przy odrobinie szczęścia. Czekajcie, szkoda by było dupnąć w coś. I przy odrobinie szczęścia zdobędziecie też trochę sprzętu, ponieważ właśnie te skrzynie, o których wspomniałem, których poszukiwałem, często jest w nich wyposażenie, które możemy wykorzystać, które możemy sobie, że tak powiem, przywłaszczyć. Oj, delikatnie lądujemy. Standardowo. Wyłączamy silniki, żeby nikt nam statku nie zajumał. Raczej chyba nie będzie w stanie włączyć. A przynajmniej mam taką nadzieję. Dobra, nikogo tutaj nie ma, więc jest nadzieja na to, że znajdziemy jakieś fanty, nie? Otwieramy drzwi, bierzemy naszą pakę. Zaliczamy glebę. Wstawaj, koleś. Idziemy po naszą paczkę. Zasadniczo zastanawiałem się, żeby ten materiał zrobić zupełnie inaczej, żeby zrobić go dużo bardziej dynamicznego, z jakimiś cięciami właśnie z różnych misji i tak dalej, ale koniec końców stwierdziłem, że najlepiej będzie, jeżeli po prostu pokażę wam. Tak. Nie piłem. Na niektórych planetach po prostu tak jest. Nie wiem, czy jest to wpływ grawitacji, czy o co chodzi. Zaraz możemy sobie nawet sprawdzić, jak tu wygląda grawitacja na tej planecie. 0,35G w porządku. Minus 37 stopni. Właśnie, to też jest dość ważna sprawa. Musicie zwracać uwagę, że jeżeli będziecie na bardziej ekstremalnych planetach. Tak, jestem tak wykrzywiony. Nie wiem, czy jest to jakiś błąd gry, czy jest to przez grawitację, czy przez upadek. O, patrzcie, ktoś tutaj był i trochę fantów ze skrzyń wyjął. Warto o tym pamiętać. Możliwe nawet, że ja, nie? Nie jest powiedziane, że nie. Dlaczego ja schowałem naszą paczkę do tego? My chcemy nieść tą paczuchę. No właśnie. Chociaż powiem wam, że zaskoczyło mnie, że zmieściłem ją do plecaka. Dzięki temu moglibyśmy robić tę misję w myśliwcu, nie? Z tym, że no początkowo byśmy mieli problem z zakupem zbroi, ponieważ z plecakiem tu jest taki cwancyś, że musicie mieć armor, na przykład lekki armor, żeby założyć lekki plecak, nie? Medium armor, żeby założyć medium backpack. Teraz zaznaczamy, że chcemy zostawić przesyłkę. No i tak dalej, nie? I heavy armor, żeby heavy plecak móc nosić. Zostawiamy przesyłę.
Aj. No i gitara, misja wykonana, nie? My jeszcze możemy tutaj sobie polatać. W sumie tam zrobiliśmy błąd, że nie sprawdziliśmy. Ale... bo być może będzie sytuacja taka jak tutaj, że ktoś sprawdził wszystkie skrzynie, przerzucił itemy, a ich nie zabrał, bo po prostu nie były mu potrzebne, bo ma znacznie lepsze, nie? Chociaż ja tam się przyznam, że zabieram wszystko, jestem bidok i wszystko na sel mi się jak najbardziej przyda. Chciałbym chociaż jeden kontener znaleźć, żeby wam pokazać mniej więcej jak one wyglądają. O, jeszcze do tego głodny widzę się robię. O, mamy kontener. Weźmy go sobie, lutujmy. To jest jakby szybkie menu. Jego nie używajcie do lutowania. Otwórzcie normalnie inwentory. I teraz personal zmierzcie na lokal. Jak widzicie, w lokal już coś tam jest. To są pierdoły, flary za złotówkę, ale to nic. Na początku każdy jest dobry. I teraz tak właśnie, jeśli chodzi o same kontenery. Jak widzicie, z prawej strony mamy kontener. Z lewej strony personal, czyli wszystkie plecaki, które ja posiadam. Czyli backpack, plecak, na zbroi, na nogach. Dodatkowo nie mam nigdzie magazynków, ale to dlatego, że magazynki montujemy bezpośrednio na zbroi. Tak samo jak multinarzędzie czy pistolet leczący. Broń możemy zamontować na plecaku. Mamy dwa sloty, jeżeli się nie mylę, na broń. Także jest to naprawdę bardzo fajnie pomyślane. Dobra, no tutaj znaleźliśmy kilka batoników. Teoretycznie dobrze, w praktyce ciulowo, bo liczyłem na coś więcej. Ale są skrzynie. Także to już jest plus. Damy radę ją otworzyć? Damy radę. Czasami jest problem właśnie, żeby się ten lutowanie wyświetliło. O, idealnie. Mamy napoje. Także wracamy do lokal. Mamy też opcję Move All. Weźmy sobie jedną butelkę, zostawmy i butelkę wrzućmy do naszego plecaka, ponieważ zaraz się napijemy. I teraz, żeby się napić, musimy zdjąć hełm, nie? Kiedyś działała komenda Alt-H. Nie wiem, czy ja coś zmieniłem, czy jak. Teraz ewidentnie ma z tym problemy. No ale to nic, możemy po prostu zrobić to ręcznie. Zdejmujemy nasz hełm. Tak, w hełmie się nie napijecie, nie? Bierzemy wodę do łapki. I jak widzicie, po prawej stronie na dole pojawia się drink. Jeżeli przytrzymamy, lub sip, to on po prostu sobie siorbnie. Drink, jeżeli długo przytrzymamy przycisk mychy, chłop wypije całą butelkę. Część właśnie z napoi jest o tyle fajna, że też potrafi przywracać głód, nie? Czyli nie tylko się napijemy, ale też dzięki nim najemy, nie? No i mamy opcję place. Możemy to zrobić w taki sposób. Pamiętajcie o założeniu hełmu, nie? Bo jeżeli tego nie zrobicie, wyjście na zewnątrz może się skończyć dla was dość tragicznie. Białe skrzynie, no to właśnie najczęściej zazwyczaj są jakieś pierdoły w stylu wody i tym podobnych rzeczy, tam wody, jedzenia. Weźmy sobie wszystko. To już nie będziemy przesiadywać, nie wiem jak długo. Najważniejsze, że się napiliśmy, najedliśmy, więc raczej nie padniemy. W pierwszym filmie mówiłem, że nie wiem jak to się skończy, jeżeli dojdzie do zera. Tak, jeżeli dojdzie do zera, to po prostu odwalamy kitę, nie? Najlepsze dla nas są czerwone skrzynie, ponieważ w czerwonych skrzyniach możemy znaleźć pancerze, no, które
całkiem zacnie kosztują, jeżeli chcemy je sprzedać. Armury i hełmy, broń czasem można znaleźć, multinarzędzia. Dodatkowo powiem wam, sama broń, sama amunicja do tej broni tutaj jest dość tania. To są jakieś tam pojedyncze kredyty, 3 czy 5 kredytów za magazynek, więc... Nie wiem, co było w tym napoju, ale chyba był z wkładką, nie? Więc nie jest to jakoś bardzo drogo. Raczej nie musimy się martwić o parcie. Multinarzędzie mamy bardzo fajnie, ponieważ ostatnio trochę ich straciłem przez to, że ginąłem w jaskiniach. Ale zazwyczaj z moich błędów. Nie były to błędy gry, tylko błędy popełniane przeze mnie, więc nie mogę mieć tutaj o to pretensji, nie? Halo? Właśnie to jest problem, o którym mówiłem. Nie zawsze... O, kolejne multinarzędzie. Super. Nie zawsze jakoś da się tak podejść do skrzyni, żeby ona się odpaliła, nie? A zobaczcie, tutaj nam rekompensują... fakt poprzedniej stacji, gdzie nic nie było. Kolejny multitool, a do tego jeszcze mining attachment. Mining attachment jest potrzebne do multitoola, żeby móc z nim wydobywać, ponieważ jest to samo narzędzie, w którym jakby montujecie odpowiednie rozszerzenie. Ja mam w tej chwili zamontowane rozszerzenie z wiązką Tractor Beam, wiązką przyciągającą, a noszę ze sobą właśnie rozszerzenie Mining, żeby móc spokojnie korzystać z tego, nie? W razie, kiedy znajdę jakieś skałki warte uwagi. Jeśli właśnie chodzi też o górnictwo, rozróżniamy tutaj trzy różnego rodzaju górnictwa, czyli takie ręczne przy pomocy właśnie multitoola. No ja mówię, ja w tej chwili mam tutaj, co mam? Ja w tej chwili mam tutaj założone założony traktor beam, ale nic nie stoi, żebyśmy sobie go zmienili na Traktor Beam. Na mining. Także zakładamy sobie teraz mining. Powinien być do kopania. Dokładnie. I no nie mam wam jak tutaj pokazać. Nie mam odpowiedniej skałki. Także tutaj po prostu wkleję materiał z samego wydobycia, jak to robimy. Samo kopanie wygląda bardzo podobnie, nieważne czy właśnie robimy to w pojeździe, czy robimy to, że tak powiem, ręcznie przy pomocy właśnie multinarzędzia. A co jest, nie chcę go schować. Właśnie czasami jest tak, jakby nie chciał reagować, nie? Na niektóre rzeczy. Mamy oczywiście też, co to było, leczące. Ampułki, dzięki którym się leczymy, nie? Teraz nie wiem, czy tu byliśmy, czy tu nie byliśmy, ale sobie sprawdzimy. Jeszcze troszeczkę do opowiadania mam, więc sobie możemy polatać. I teraz jeżeli... dobra, tu byliśmy, bo tu zanosiliśmy paczkę. Jeżeli kopiemy, wiadomo, przy pomocy pojazdu zarobek jest znacznie większy, niż byśmy to robili przy pomocy multinarzędzia, nie? Dodatkowo musimy pamiętać, że jeżeli używamy
multinarzędzia do kopania, jeżeli chcemy się zająć górnictwem, musimy mieć ten plecak, do którego schowamy urobek, bo no, wkurzycie się, jeżeli nazbieracie sporo fajnych minerałów, a okaże się, że nie macie jak ich zabrać, ponieważ nie będziecie mieli miejsca w plecaku, nie? Oczywiście pojazdy są tutaj najróżniejsze, nawet miałem okazję jeździć czołgiem, bo ktoś tutaj go zostawił. Powiem wam, całkiem niezła frajda. Mamy pojazdy naziemne, więc ich różnorodność i to od, że tak powiem, hoverbike'ów aż po poprzez właśnie jakieś łaziki górnicze, łaziki do przemieszczania się, aż po czołgi, nie? Także jest tutaj też dosyć sporo tego. I teraz jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, którą na początek powinniście wiedzieć. Weźmy sobie, zamknijmy drzwi. Teraz wchodzimy w inwentory. Poczekajcie, ustawię się tak może, żeby tutaj nas nic nie zasłaniało. I teraz pojawił nam się dodatkowy ekwipunek. Jak widzicie, tutaj mamy lokalne. To jest nasz lokalny ekwipunek na tej planecie, czyli to, co na tej planecie jest. Mamy personal. Dlaczego mi tutaj to przerzucił? Bardzo nieładnie z jego strony. Nie wiem, dlaczego to wylądowało u mnie w plecaku. Nie podoba mi się to. Moje niedopatrzenie. Po prostu nie przerzucałem do lokal, nie? Dobra, weźmy to, przesuńmy wszystko do lokal. I teraz bierzemy na pojazdy. Czyli w tym wypadku jesteśmy w naszej Aurorze, czyli to jest naszej Aurory jakby magazyn. I to wszystko przesuwamy do Aurory. Jeżeli tylko uda nam się bezpiecznie dolecieć do domu, cały ten ekwipunek z Aurory będziemy musieli przepakować do lokal i będziemy go mieli, nie? Nie wiem, czemu to jest 1%. Wydaje mi się, że wszystko przerzuciliśmy. Także co tu zdobyliśmy? Jakieś rękawice, czy też na ręce cały ten. Całkiem fajny hełmik. To prawda light armor, no ale rękawice już są medium, więc nie ma co narzekać. Tutaj jak Horizon. Horizon jest generalnie bardzo tani. Jego dostajemy chyba zawsze za kiedy się obudzimy w czym? W szpitalu, nie? Kilka dodatkowych multituli. Bardzo fajnie. Pomimo, że nie są drogie, warto mieć kilka w zapasie, kiedy no, się wydarzy jakaś dziwna sytuacja i by się wam zginęło, nie? Dobra, skoro zabraliśmy wszystkie graty, wypadałoby się stąd wynosić. Odpalamy silniki, włączamy mapę. Załóżmy, że chcemy już lecieć do domu. No, godzinę tutaj się męczę. Jest problem, tak? Nie wiemy, gdzie jest nasz dom. Na szczęście bardzo fajnie działa też wyszukiwarka. Już mi się język plącze. Tylko musicie wiedzieć, skąd startowaliście, nie? Mamy Lorville. Ja wiem, że tutaj właśnie stąd, tutaj jest właśnie mój dom. Więc będziemy musieli lecieć do Lorville. Niestety jest coś nam tutaj przeszkadza. Nie wiem do końca co. Więc będziemy musieli wykonać tych skoków więcej. Ale tutaj już nie będę musiał się chyba spuszczać za dużo, po prostu zrobię cięcie. Także sobie startujemy. Chowamy podwozie. Pamiętajcie każdorazowo o schowaniu podwozia, ponieważ strasznie ono was spowalnia, nie?
i moje zdanie na temat Star Citizena. Wiecie co, na chwilę obecną naprawdę mocno się zastanawiam, czy nie podłączyć Joyów, nie? Do niego. Bo wygląda to mocno zacnie, nie? Jak widzicie, zbiliśmy się w atmosferę, już nie ma tego problemu, który był. Spokojnie możemy namierzyć Lorville. Także namierzamy. Teraz wypadałoby go jeszcze znaleźć, nie? Opa. Najprawdopodobniej będziemy musieli wykonać więcej skoków, żeby dotrzeć do Lorville, ponieważ coś tam nam zasłaniało, nie? Czyli lecimy przez Hurston i dopiero później Lorville. No dobra, wychodzi na to, że mamy je zaznaczone. Więc kierunek Hurston. I słuchajcie, no niestety, no nie jest to gra na kilka minut, nie? Naprawdę tutaj misje trwają od kilkunastu do kilkudziesięciu minut nawet, więc jest to gra, której trzeba poświęcić sporo czasu. Szukamy Lorville. Gdzieś tu powinno być na planecie. Dobra, mam znacznik. I mi to naprawdę odpowiada, nie? Jeśli chodzi o imersję, jest ona naprawdę bardzo duża i fajnie, naprawdę fajnie czuć to, że nie możemy sobie nagle przeskoczyć, zrobić szybkiej podróży, tylko musimy faktycznie do tego statku dotrzeć, musimy do niego wsiąść, wystartować, dolecieć do odpowiedniego miejsca i oczywiście wylądować lub zadokować, w zależności gdzie jesteśmy. Plusem Lorville jest to, że dość łatwo jest znaleźć lądowisko. Może nie bardzo łatwo, ale prościej chyba niż w większych miastach. Wcześniej chyba startowałem w dystrykcie 18, jeżeli się nie mylę. Powiem wam, że to dopiero było dość ekstremalne, nie? Statek oczywiście też posiada światła, co prawda nie pomogą wam, jeżeli jesteście na kilku tysiącach metrów, ale jak już zbliżycie się do Ziemi, no to jak najbardziej są przydatne. Teraz musimy odnaleźć Tessa Spaceport.
Najgorzej właśnie jest, kiedy ten napis zasłania któryś z budynków, nie? O, dobra, widzę statuę, zawsze jak jedziemy pociągiem, to mijamy tutaj tą statuę w prawym oknie. W prawym oknie ją widzicie nad licznikiem przeciążenia, nie? No mamy TESA Spaceport, czyli już wiemy, gdzie lecimy. Kiedy jesteśmy w miarę blisko, Alt N, czyli prośba o dokowanie. Wskazują nam hangar. W stacji kosmicznej jest to trochę łatwiejsze, nie? Na planetach jest to dość karkołomne. Najgorsze jest to, że zawsze dają nam najmniejsze hangary, nie? No i w pewnym sensie to rozumiem, bo nie mamy dużego statku, ale kurczę, daleko mi do doświadczonego pilota. Dlatego się zawsze wspomagam widokiem z zewnątrz. Dobra, i próbujemy, tak? Delikatnie schodzimy w dół. Kiedy jesteśmy w środku, już na spokojnie możemy się przełączyć. Wysunąć podwozie. No i lądujemy. Udało się całkiem zacnie, także możemy wyłączyć światła, silniki, wszystkie systemy statku. Teraz ważna rzecz. Jak wstaniemy, o, nie wiem czemu on wziął pistolet, ale znaczy się multinarzędzia, ale to nic. Wchodzimy w inwentarz naszego statku i przerzucamy wszystko do Lorville. Tak, żebyśmy te rzeczy mieli, żebyśmy mogli je sprzedać. Nie wiem, czy jak schowamy statek, czy czasem tych rzeczy byśmy nie stracili. A w ten sposób... O, schował. A w ten sposób przynajmniej nie ma problemu. Cały nasz dobytek zdobyty właśnie po drodze. Mamy w magazynie i już jest bezpiecznie zapisany. No i to słuchajcie, by było na tyle. Pokażę wam jeszcze teraz tylko materiał z górnictwa, jak się szlajałem po jaskiniach. I tak już półtorej godziny to trwa masakra, co? Jeśli chodzi o samo górnictwo, no wiadomo, na sam początek musimy znaleźć odpowiedni minerał. Wtedy wybieramy naszego multitoola z nakładką górniczą, skanujemy dany minerał, dowiadujemy się mniej więcej o jego zawartości. I teraz mała minigierka. Po prawej na dole macie podpowiedź, lewy alt plus kółko myszy, sterujemy siłą promienia. Chodzi o to, żeby utrzymać promień w zielonej strefie. Po lewej stronie multinarzędzia macie właśnie siłę promienia, macie moment, w którym jest w zielonej strefie. I teraz tak naprawdę zaczyna się dopiero właściwe wydobycie. Jeżeli przegrzejecie minerał, może on wybuchnąć, co najprawdopodobniej doprowadzi do waszej śmierci, więc tutaj jest potrzebne troszeczkę skupienia. Jeżeli pasek dojdzie do końca, minerał nam się rozpada, a my możemy spokojnie zebrać wszystkie fanty. No i słuchajcie co, no tak to wygląda. Tak wygląda Star Citizen. Dałem wam tutaj najprostszą misję. Myślę, że może nagram drugi materiał, w którym zrobię inną misję, trzeci z jeszcze inną.
Być może uda się wychwycić na nich jakieś błędy, bo jak widzieliście, no tutaj zbyt dużo ich nie było. Także do zobaczenia w kolejnym materiale. Bądźcie zdrowi. No i trzymajcie się. Na razie.